Szczęść Boże, kochani! Witam Was w 99. odcinku Daily Bread w niedzielę, w Dzień Pański. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus kończy mowę misyjną skierowaną do apostołów. I kończy ją w bardzo trudny sposób, używa bardzo mocnych słów. Mianowicie mówi: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Do tej pory, idąc za Jezusem, apostołowie mogli powiedzieć: OK, fajnie, Jezus proponuje niesamowite rzeczy, widać, że jest wielki, czyni cuda, uzdrawia. Ale jeżeli nagle Jezus wpycha się Pomiędzy najważniejsze relacje człowieka, w relacje, które są związane z więzami krwi, no to już chyba bez przesady. Czyżby Jezus chciał poróżnić nas w naszych rodzinach, pomiędzy ojcem lub matką, pomiędzy synem lub córką? Oczywiście, że nie. Jezusowi o to nie chodzi. Dlaczego więc używa tak mocnych słów? Ponieważ chce nas, chce nas wprowadzić w myślenie Ewangelią. My. Pewnych rzeczy trzymamy się bardzo mocno, bardzo mocno i bardzo zaborczo. Zwłaszcza jeśli chodzi o relacje silne, relacje rodzinne, te podstawowe. Więc inaczej Jezus nie byłby w stanie uświadomić uczniom, jak ważne jest to, aby Bóg stał na pierwszym miejscu, ponad jakiekolwiek relacje. Dlatego używa tak wielkich słów. I my z jednej strony wiemy, że Bóg jest na pierwszym miejscu, ale w praktyce często gdybyśmy mieli wybierać pomiędzy. Matką, ojcem, synem, córką, mężem, żoną, a Bogiem ten wybór mógłby być trudny. Ostatnio spisywałem protokół przedmałżeński. Ślub chcą zawrzeć katoliczka wraz z odstępcą od kościoła, czyli osobą, która oficjalnie złożyła apostazję od kościoła katolickiego. I teraz oni tłumaczyli, oczywiście, rozmowa była bardzo przyjemna, przyjemna, tłumaczyli, że wszystko jest ok, oni sobie już wszystko ustalili, wszystko rozumieją. Tak, mąż będzie pozwalał, że oni normalnie wychowywać dzieci w wierze katolickiej, normalnie rozwijać, rozwijać jej swoją wiarę. Ale w protokole pada pytanie, a co będzie, gdy w pewnym momencie mąż zabroni ci wyznawać twoją wiarę, czy wychowywać dzieci w wierze katolickiej? Co zrobisz? Czy staniesz po stronie Boga? Czy, czy będziesz ratować małżeństwo? I co mówiła ta kobieta? No nie, 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 myśmy wszystko sobie ustalili, wszystko jest ustalone, myśmy wszystko to przewidzieli, na pewno tak nie będzie. Ja mówię, moment, odpowiedz na pytanie. Co zrobisz, kiedy ta sytuacja nastąpi mimo wszystko? Nie wiedziała, co powiedzieć, bo tego w ogóle nie przewidziała, bo rozmawiali, bo wszystko ustalili, ale nigdy nie wiemy, co stanie się w naszym życiu. Dlatego Jezus właśnie to nam dzisiaj pokazuje. Dopóki trudne sytuacje nas nie spotkają, łatwo nam się używa tylko pewnych słów, rzuca się słowa na wiatr. Natomiast Jezus niczego nie ukrywa, od razu wykłada karty na stół. Jeżeli chcesz iść za mną, wiedz, że będziesz musiał odrzucić pewne rzeczy, że będziesz musiał postawić mnie ponad wszystko, że nie będziesz mógł zgodzić się na półśrodki. I to jest ważne. I dlatego kochać kogoś najbliższego, kochać męża, żonę, kochać dzieci, to powiedzieć im, jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. Ale jest ktoś ważniejszy. Jesteś najważniejszy, spo, najważniejszy spośród ludzi, ale ważniejszy jest Bóg. I on musi być ważniejszy. Bo kiedy wszystko będzie ok, to nie będzie tego widać, czy ważniejszy jest Bóg, czy żona, czy dziecko. Ale kiedy nagle coś się zacznie walić, kiedy będą kryzysy i to mąż żo albo żona byli najważniejsi będziemy lecieć razem z nimi na łeb, na szyję. Dlaczego? Bo to oni stanowili dla nas fundament. A jeżeli mąż albo żona kryzysują, jeżeli dzieci sobie nie radzą, a naszym fundamentem jest Pan Bóg, to my będziemy tym narzędziem, przez które Pan Bóg ich z kryzysu będzie wydobywał. Dlatego Bogu nie chodzi o to, aby nas poróżnić. Ale o to, aby wystawić go na pierwsze miejsce. I nie rób tego tylko w teorii, tylko w słowach, ale proś o to, aby Bóg był na pierwszym miejscu w konkrecie twojego życia. Błogosławionej niedzieli, trzymajcie się, szczęść Boże.